Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f od x równa się x kwadrat plus bx plus c. My musimy ustalić, czy współczynniki b i c są mniejsze czy większe od zera. Najłatwiej będzie ustalić, jaki jest współczynnik c, ponieważ jest to po prostu punkt przecięcia naszego wykresu z osią y. Tutaj mamy współczynnik c, ponieważ gdybyśmy obliczyli wartość naszej funkcji kwadratowej f od argumentu x równego 0, czyli f od 0, no to podstawiając pod każdego x 0, mielibyśmy 0 do kwadratu plus b razy 0 plus c. Widzimy, że wszystko się zeruje, zostaje po prostu c, czyli ta wartość, którą funkcja f przyjmuje dla argumentu x równego 0, jest równa c. No i my widzimy, że jest to wartość większa od zera. Tutaj mamy wartości dodatnie, tutaj ujemne, czyli stąd wynika, że c na pewno jest większe od zera. No to już jeden współczynnik ustaliliśmy, no to teraz weźmy się za współczynnik b. Żeby jakoś ustalić, czy b jest większe czy mniejsze od zera, to możemy na przykład popatrzeć na wierzchołek paraboli, która jest wykresem naszej funkcji kwadratowej. Tutaj mamy współrzędną x-ową wierzchołka, to jest p, a tu mamy współrzędną y-ową wierzchołka, to jest q. Widzimy już w tym momencie, że p jest na pewno większe od zera, ponieważ leży na dodatniej stronie x-ów, a q jest mniejsze od zera. Można napisać pod spodem q mniejsze od zera, no bo leży na ujemnej stronie osi y-ków. Spróbujmy zatem wykorzystać tę informację, że p jest większe od zera. Przypomnijmy sobie wzór na współrzędną x-ową wierzchołka paraboli. P to się równa minus b podzielić na 2a. Ile jest równy współczynnik a, to my wiemy. To jest współczynnik stojący przed x kwadrat. W tym przypadku wiemy, że a jest równe 1. Wiemy też na pewno, nawet gdybyśmy tutaj nie mieli podanej tej jedynki, tylko by stała po prostu literka a, no to po ramionach paraboli, ponieważ są skierowane do góry, wiedzielibyśmy, że a jest dodatnie i to też już byłaby dla nas duża informacja. No ale tu wiemy dokładnie, ile jest równe. Wiemy, że a jest równe 1, czyli możemy napisać, że nasza literka p to się równa po prostu minus b podzielić na 2 razy 1, czyli na 2, czyli stąd wynika, że b jest równe, mnożymy to równanie stronami przez 2, 2 razy p i jeszcze minus, czyli minus 2p. Powiedzieliśmy sobie, że p jest większe od zera. 2 razy liczba dodatnia to jest na pewno wyrażenie dodatnie, czyli to wyrażenie na pewno jest większe od zera, no ale przed nim stoi minus, czyli zmienia nam wartość całego tego wyrażenia na ujemne, to ta całość z tym minusem już na pewno jest mniejsza od zera, czyli otrzymaliśmy, że b jest mniejsze od zera. C dodatnie, b ujemne, no i taką kombinację mamy podaną w podpunkcie a. No i to jest poprawna odpowiedź do tego zadania.